Ekonomiści biją na alarm. Czeka nas wielka zapaść, ale inna niż myśleliśmy. Czy Polska jest gotowa na tę sytuację? Ewakuacja w polskim mieście. Przerażające relacje świadków. A jakie zagrożenie pojawiło się w naszym kraju? Andrzej Duda ogłosił termin wyborów. Zrobił to na Instagramie. Prezydent zaskoczył wszystkich swoim nietypowym sposobem komunikacji, a my porozmawiamy sobie o znaczeniu tego terminu wyborów. Unia Europejska podaje konkretną listę miejsc w Polsce, gdzie będą nowe regulacje dotyczące ogrzewania domów i mieszkań. Jak znowu zaboli to kieszenie Polaków. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie, zarówno na YouTubie, jak i na naszej stronie na Facebooku BNB Wiadomości. Jeżeli jesteście na Facebooku, to zachęcam wszystkich do zostawienia polubienia na naszej nowej stronie BNB Wiadomości, bo jest to całkowicie nowa strona i tylko tutaj teraz wypuszczamy nasze filmy. Stara Bądź na Bieżąco jest przeznaczona teraz do formy tekstowej, więc tu macie formę tekstową, tam macie formę, a tutaj macie formę wideo na Bądź na Bieżąco, na BNB Wiadomości. Więc jeśli jesteście na stronie BNB Wiadomości, zachęcam do zostawienia polubienia z tego względu, że żeby zostać zweryfikowanym przez Facebooka, musimy mieć co najmniej 5 tysięcy polubień. Szybko wbiliście chyba tam w 2 dni 2,5 tysiąca polubień, zatem już niedużo nam brakuje i serio jestem Wam mega za to wdzięczny, za tak szybkie przyrosty. Jesteście naprawdę wspaniałą społecznością. No i serio, mówię to tak po prostu z przekonaniem, bo wiem, że wielu innych twórców ma zdecydowanie gorzej. My mamy po prostu fajnych, normalnych ludzi. Dzięki Wam serdecznie za to. Lećmy z pierwszym tematem. No i widzicie, Polska w swoim takim niepowtarzalnym stylu. Mamy jednocześnie do czynienia z, można powiedzieć, pojawianiem się w tak zwanym wieku reprodukcyjnym, czyli pojawianiem się. W latach 1970 do 2020 współczynnik płodności obniżył się we wszystkich krajach świata. Chociaż liczba ludności świata nadal rośnie, to tempo tego przyrostu maleje. Ekonomiści biją na alarm. Czeka nas zapaść demograficzna. Będzie nas zbyt mało. I to wywołuje dużo niepokoju. W listopadzie 2022 roku populacja świata przekroczyła 8 miliardów osób. W 2010 roku było to jeszcze 7 miliardów. Jak pisze Obserwator Finansowy, według szacunków światowa populacja będzie rosła przez znaczną część XXI wieku, lecz w coraz wolniejszym tempie. Grozi nam nieprzeludnienie, a depopulacja, która wpłynie na gospodarkę każdego kraju. Zapaść demograficzna odbije się na systemie emerytalnym, przemodeluje gospodarkę i może nas wiele kosztować. Na blogu Międzynarodowego Funduszu Walutowego dwóch ekonomistów David E. Bloom i Leo M. Zucker zwracają uwagę, że w latach 1970 do 2020 współczynnik płodności obniżył się we wszystkich krajach świata. Chociaż liczba ludności świata nadal rośnie, to tempo tego przyrostu maleje. Starzenie się populacji jest wszechobecnym i dominującym globalnym trendem demograficznym ze względu na malejącą płodność, rosnącą długowieczność i progresję dużych kohort w starszym wieku. Przybywa seniorów, którzy stanowią coraz większy odsetek w społeczeństwie, przypomnienie redakcji. Cytuję ich analizę Obserwator Finansowy. Widać to doskonale w Chinach. Jak wynika z oficjalnych danych, w 2022 roku po raz pierwszy od 60 lat odnotowano tam ujemny przyrost naturalny. Zmiany demograficzne, jak podkreślają eksperci, sprawiają, że w Chinach zbliża się kryzys demograficzny. Może do niego jednak dojść szybciej niż się wydaje. To dlatego, że chińskie dane mogą być fałszowane. Na początku roku pisaliśmy w money.pl o analizie Yi Fuxiana, niezależnego eksperta specjalizującego się w sprawach chińskiej demografii. Jego zdaniem ludność świata mogła wcale nie przekroczyć jeszcze granicy 8 miliardów, do czego według Organizacji Narodów Zjednoczonych miało dojść w połowie listopada 2022 roku i być może nigdy nie przekroczy 9 miliardów. Jak szacuje ekspert, już w latach 2031 do 2035 wszystkie chińskie statystyki demograficzne mają być gorsze niż w Stanach Zjednoczonych. Chiny w ogóle będą miały problem, by osiągnąć 30% poziomu amerykańskiego produktu krajowego brutto na osobę. One, o ile to echo, można powiedzieć, powojennego wyrzutu.
celu ma przecież rozwiązanie tej całej sytuacji, bo zamiast 500 plus będzie 800. Z pewnością teraz czeka nas boom demograficzny. W końcu kto nie chciałby mieć armii dzieci dla dodatkowych 300 zł od sztuki? Miesięcznie. Indie wyprzedzają, wkrótce Chiny stają się najludniejszym państwem na świecie. Natomiast Afryka, kontynent często niedoceniany i bagatelizowany, staje się prawdziwym modelem wzrostu ludności światowej. Nigeria, Kongo, Etiopia, trzy afrykańskie państwa znajdują się w pierwszej dziesiątce najludniejszych krajów. A Polska? Według prognoz będziemy świadkami spadku naszej populacji o ponad 4 miliony do 2050. Widać, nasza strategia 500+ nie jest tak innowacyjna, jak mogłoby się wydawać. Interesujące jest to, że mimo spadku liczby ludności w Polsce, liczba gospodarstw domowych rośnie. Czy to oznacza, że coraz więcej z nas wybiera życie w samotności? Mimo spadku liczby ludności o prawie 1,2 miliona osób do 2030 roku, liczba gospodarstw domowych ma wzrosnąć o 1,3 miliona. Coraz więcej singli, coraz więcej samotnych osób starszych i usamodzielniających się dzieci. Często patrzymy na kraje wschodnie jako te, wiecie, niecywilizowane. A ironią losu jest to, że to właśnie państwa ze wschodu czy z południa doświadczają teraz demograficznego boomu, podczas gdy cywilizowany Zachód jest świadkiem powolnego wymierania. Czyżby historia zataczała koło? Bo przecież już niejednokrotnie tak było, że tam, gdzie był olbrzymi dobrobyt i taka nowoczesność, cywilizacja, no niestety te miejsca na świecie kończyły marnie względem tych, które zwyczajnie były religijne i chciały się rozmnażać. W kontekście tych informacji i prognoz trudno jest nie zastanowić się nad przyszłością naszego społeczeństwa, bo z jednej strony mamy obietnice i plany, które mają zachęcić do zakładania rodzin, a z drugiej statystyki i prognozy, które malują mroczny obraz przyszłości. Dajcie w komentarzach, co wy o tym wszystkim myślicie, czy uważacie, że w ogóle Zachód jeszcze jest w stanie podołać kryzysowi demograficznemu, czy może jesteśmy już skazani na wymarcie. A my lećmy dalej do niezbyt przyjemnych newsów. Jest zimno, mocno wieje i pada. Do tego oczywiście sztorm. Urzędnicy morscy z Gdyni przyznają, że takiej pogody w sierpniu już dawno nie było. Na plaży w Lubiatowie doszło do ewakuacji stoisk z pamiątkami. Zalało tamte budki z rzeczami. Zawsze tam się kupowało coś. Nigdy nie widziałyśmy czegoś takiego, a przyjeżdżamy tu od 5 lat. Tam, gdzie są fale, normalnie była plaża. Powiedziały w rozmowie z Radio Maryja Efe dziewczyny, które do nadmorskiego Lubiatowa, miejscowości położonej między Łebą a Dębkami, przyjechały z Warszawy. Pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni potwierdzili, że w okolicy widoczne są szkody. Sztorm cały czas trwa. Dopiero po jego zakończeniu będzie można wszędzie bezpiecznie wejść i ocenić skalę strat, usłyszał reporter stacji radiowej. Zmiana w pogodzie trwa już od pewnego czasu. Na razie ciepłe i słoneczne lato nie wróci. Choć są pewne przebłyski lepszej aury, w niektórych miejscach kraju w weekend odczujemy 26 stopni. Na razie turyści mieszkańcy nadbałtyckiego pasa muszą uważać. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Obowiązują do godziny 23 na obszarze zaznaczonym na żółto na mapce powyżej. Okazuje się, że takie ekstremalne zjawiska pogodowe nie są nam obce i nie są one wyjątkiem w skali globalnej. Ba, trzeba by rzec, że to, co nas spotkało nad Bałtykiem, to jedynie wierzchołek góry lodowej. Bo chociaż w Polsce jesteśmy w miarę bezpieczni przed takimi ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi i nie zdarza się to jakoś stosunkowo często, to jednak w innych częściach świata takie zjawiska są po prostu na porządku dziennym. Bierzmy na przykład USA. Tam praktycznie co roku obszary kraju są niszczone przez tornada, huragany czy powodzie, ale Ameryka to tylko jeden z przykładów. W 2019, jak podaje portal Dobra Pogoda 24, w samej Europie zanotowano aż 792 tornada. A przypomnijmy sobie, że tornado w Luksemburgu z 2019, no były tam przerażające nagrania, które obiegły całą sieć i pokazywały, jak potężne tornado uszkodziło około 160 budynków. Nie wspominając o tym, co było w Turcji jeszcze nie tak dawno temu. Pamiętacie, nie?
Ankara może i nie ucierpiała, ale wiele innych miast tak. Nawet polscy strażacy przyłączyli się do akcji pomocniczej. Warto również wspomnieć o dramatycznych zdarzeniach w Kanadzie. W 2021 roku tornado uformowało się w połowie części, powodując naprawdę ogromne zniszczenia. No i nie zapominajmy o Polsce, bo w Polsce w 2019 odnotowano 16 chyba tornad lądowych i 5 wodnych, a Rumunia doświadczyła spektakularnego efektu tornada o sile F3 w skali Fujity. Więc takie rzeczy po prostu się zdarzają. Ale do tego dochodzi kryzys turystyczny w Polsce, wywołany chociażby pandemią, a teraz wojną. W tym momencie, gdy branża turystyczna ledwo zipie, takie niespodziewane zjawiska pogodowe mogą być serio ciosem poniżej pasa dla wielu przedsiębiorców. Co więcej, sztorm nad Bałtykiem pokazał, że wciąż nie jesteśmy do końca przygotowani nawet na takie sytuacje. Żyjemy w czasach, kiedy ekstremalne zjawiska pogodowe stają się ponoć coraz bardziej powszechne. I choć Polska jest stosunkowo bezpieczna, to nie możemy zakładać, że tak będzie zawsze. I warto by było nie powtarzać tego, co się dzieje chociażby w Stanach Zjednoczonych, że oni tam są przyzwyczajeni do tego, że okej, trzeba od czasu do czasu odbudować wiele mieszkań, wiele domów, no bo ludzie nie są w stanie sobie poradzić. Może warto by było się i na to przygotować. Następny temat. Polacy w wyborach parlamentarnych wybiorą na 4-letnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. Andrzej Duda ogłosił na Instagramie termin wyborów parlamentarnych. Polacy do urn pójdą 15 października, czyli w pierwszym możliwym terminie. Tym samym potwierdziły się informacje Onetu, które podawaliśmy już w maju. Politycy mają bardzo niewiele czasu na dopięcie wszystkich formalności. Chodzi zwłaszcza o zebranie podpisów pod listami kandydatów. Mając na względzie otrzymaną właśnie pozytywną opinię Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego kalendarza wyborczego, podjąłem właśnie decyzję o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 października 2023 roku. Pamiętajcie, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność za przyszłe losy Polski. Każdy głos ma tu znaczenie. Zachęcam do udziału w wyborach. Napisał Andrzej Duda na swoim prywatnym koncie na Instagramie. Informacja o decyzji prezydenta pojawiła się następnie na jego prywatnym koncie na Twitterze, później na oficjalnym koncie Kancelarii Prezydenta. Kilkanaście minut wcześniej nieoficjalnie poinformowała o tym Polska Agencja Prasowa. Zgodnie z przepisami, prezydent musiał wyznaczyć wybory w dniu wolnym od pracy, przypadającym w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji. Oznacza to, że możliwe były 4 terminy wyborów parlamentarnych w 2023 roku: 15 października, 22 października, 29 października, 5 listopada. Prezydent wybrał więc pierwszy możliwy termin. Od tego momentu rusza oficjalna kampania wyborcza. Czasu na nią będzie niewiele. Komitety wyborcze będą musiały zarejestrować się najpóźniej pod koniec sierpnia. Z kolei czas na zgłaszanie kandydatów w wyborach minie na początku września. Oznacza to, że od ogłoszenia daty wyborów po utworzeniu komitetu wyborczego na zebranie minimum 105 tysięcy podpisów poparcia pod listami wyborczymi będą 3 lub 4 tygodnie. Część terminów można określić na podstawie przepisów kodeksu wyborczego. Komitety wyborcze będą musiały zarejestrować się najpóźniej pod koniec sierpnia. Wyborów w Dzienniku Ustaw najpóźniej 5 dnia od... Nie wiem, kto waszym zdaniem jest takim głównym królem mediów społecznościowych, ale myślę, że po ostatnich doniesieniach niektórzy przyznaliby ten tytuł prezydentowi Dudzie, na równi z Mentzenem. Ale w dobie XXI wieku, gdzie Instagram jest miejscem, gdzie ludzie publikują zdjęcia swojego jedzenia i kotów, nasz prezydent postanowił podnieść poprzeczkę. Teraz oczywiście nie będę się czepiał tego faktu, że informacja o takim znaczeniu jak termin wyborów parlamentarnych została opublikowana na Instagramie. Bo jest to raczej nowa strategia dotarcia do młodszych pokoleń i chyba dobrze uświadamiać ludzi. W końcu, jeśli można przekazać wiadomość poprzez post, to czemu z tego nie skorzystać? Chwytliwie, nowocześnie, nasz prezydent idzie z duchem czasu, nie? Może za chwilę premier zacznie ogłaszać ważne decyzje na TikToku, ministrowie będą prowadzić Q&A na Snapchacie, a sejmowe komisje będą transmitowane na Twitchu. Czemu nie? Jeszcze do tego donaty zamiast podatków. To by było w ogóle dobre, nie? Młodzież będzie wtedy na pewno bardziej zaangażowana w życie polityczne i dobrze. Jeśli rząd odkrył moc mediów społecznościowych w poważnych sprawach, możemy się spodziewać, że kiedyś pewnie przypadkiem trafi tam też liczna propaganda rządowa. I okej, nie chcę być pesymistyczny, ale pamiętajcie, że media społecznościowe to potężne narzędzie, a jak każde narzędzie
można je używać w dobrym, jak i złym celu. A ja serio nie chciałbym cenzurowanej prawdy na YouTubie i Facebooku przez TVP. Następny temat. To jest ta wymiana pieców, którą prowadzimy również od 10 lat, tylko że, no wiadomo, tutaj restrykcja jest taka już, właściwie dwie restrykcje. Komisja Europejska w lipcu 2023 roku przyjęła dyrektywę o efektywności energetycznej, która od 2024 roku ma być wprowadzona we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Unijni urzędnicy chcą zmniejszenia zużycia energii o 11,7% do 2030 roku. To będzie wymagało modernizacji wielu budynków, nie tylko mieszkalnych. Dyrektywa jest częścią długoterminowego planu redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia efektywności energetycznej w Europie. Unia Europejska wie, że to sektor budowlany i nieefektywne ogrzewanie naszych domów w dużej mierze sprzyjają pogłębianiu długu ekologicznego. Dlatego rozpoczyna zmiany, które mają poprawić tę sytuację. Specjalny obowiązek dotyczyć będzie przede wszystkim sektora publicznego, z wyłączeniem transportu publicznego i sił zbrojnych. Tutaj ograniczenie zużycia energii będzie musiało sięgać 1,9%. Państwa członkowskie będą zobowiązane, aby co roku zapewniać renowację co najmniej 3% całkowitej powierzchni budynków należących do organów publicznych. Dyrektywa oznacza zatem nie tylko przymus ograniczania samego zużycia prądu i ciepła, ale także modernizację samych systemów grzewczych i remonty infrastruktury, w tym ocieplenia. To wyjdzie na dobre polskim szkołom, szpitalom i urzędom, choć jeszcze nie wiadomo, jakie fundusze zostaną przekazane na ten cel i skąd będą pochodzić. Wszystkie kraje członkowskie będą łącznie wypracowywać cel na poziomie 11,7% ograniczenia zużycia energii, ale wkład poszczególnych krajów będzie obliczony indywidualnie. Komisja Europejska obliczy go na podstawie wzoru, który opiera się m.in. na energochłonności, produkt krajowy brutto, na mieszkańca rozwoju odnawialnych źródeł energii, potencjale oszczędności energii. To Niemcy wiodą prym w termomodernizacji i już teraz wprowadzają u siebie nowe wymogi dotyczące modernizacji systemów grzewczych wobec wszystkich mieszkańców. Bundestag chce stopniowego wycofywania z gospodarstw domowych paliw kopalnych i zastąpienia ich odnawialnymi źródłami energii. Już w tym roku w nowych instalacjach będzie musiał być zamontowany kocioł na paliwo stałe piątej klasy. Właśnie dowiedzieliśmy się o nowej dyrektywie dotyczącej wymiany systemów grzewczych. Ile to mniej więcej będzie kosztować? A co z moim sąsiadem, który właśnie zainstalował nowy system? Czy dostanie zwrot kosztów? Wygląda na to, że Unia Europejska chce, abyśmy wszyscy stali się ekspertami w dziedzinie efektywności energetycznej, zamiast po prostu żyć naszym życiem. Jestem oczywiście jak najbardziej za ochroną środowiska, no bo to nie jest tak, że możemy sobie, nie wiem, śmiecić wszędzie, wylewać brudy, odpady do rzeki i tak dalej, wszystko będzie dobrze. Nie będzie. Ale czy nie można tego robić w prosty, zrozumiały sposób, bez tworzenia kolejnej góry papierkowej roboty dla obywateli? Może ktoś powinien przypomnieć biurokratom z Brukseli, że ich praca polega na służeniu ludziom, a nie utrudnianiu im życia. Jeszcze raz zachęcam do polubienia naszej nowej strony na Facebooku. BNB Wiadomości, będę Wam niezmiernie wdzięczny. Dzięki.